Cześć. Do tego ćwiczenia możesz użyć lżejszego odważnika. Ćwiczeniem, które zaprezentuję, będzie military press, potocznie zwane wyciskaniem żołnierskim. Military press to umiejętność napięcia ciała w taki sposób, by wycisnąć przy zablokowanych kolanach odważnik jedną lub dwoma rękoma ponad głowę do wyprostowanego łokcia. Tego ćwiczenia najlepiej jest uczyć się od opuszczania odważnika. Tak jak w przysiadzie, ważnym elementem jest tutaj aktywne opuszczanie. W ćwiczeniach wymagających siły, nie dynamiki, używamy technik aktywnego opuszczania ciężaru, aby znaleźć i utrwalić właściwą trajektorię, po której porusza się ręka z odważnikiem. Innym ważnym aspektem, dlaczego warto opuszczać ciężar aktywnie, to fakt, iż trenując w taki sposób, organizm szybciej zaadoptuje system nerwowy do obciążenia. Przy tym ruchu pracuje wiele grup mięśniowych, najszerszy grzbietu, biceps, klatka piersiowa, a także mięśnie skośne brzucha. Stań prosto z ręką wyprostowaną nad głową. Nabierz powietrza, napnij mięśnie i ściągnij łokieć w dół po łuku aż do pozycji rack position. Utrzymuj barki ściągnięte w dół i skup się na łokciu. Ćwicz do momentu, aż poczujesz napięcie mięśni podczas opuszczania. W czasie aktywnego opuszczania wypuszczaj powietrze. Ten ruch powinien być jak ładowanie do kolejnego powtórzenia. Wyciskanie jest lustrzanym odbiciem opuszczania, które ustaliło trajektorię, po której porusza się odważnik. Zanim zaczniesz wyciskać odważnik, warto, abyś poznał kilka ważnych elementów. Przy wykonywaniu wyciskania pomagamy sobie również, wykorzystując połączenia między kończynami. Ręce komunikują się ze sobą. Zaciśnięcie uchwytu w jednej dłoni sprawia, że druga dłoń chwyta mocniej. Zaciskamy dynamicznie wolną dłoń w chwili po wykonaniu zarzutu, tuż przed wyciśnięciem. To jest właśnie spust, który uwalnia nagromadzoną energię. Dobrym sposobem jest ćwiczenie z pustą butelką. W trakcie wyciskania pamiętaj o tym, by nie zadzierać głowy do góry. Obierz punkt przed sobą i nie pozwól, by coś Cię rozpraszało. W pierwszym etapie wyciskania Twoim zadaniem będzie odwiedzenie ramienia na zewnątrz, potem prowadzenie go pionowo w górę, a gdy znajdzie się nad głową, obrócenie nadgarstka tak, aby odważnik znalazł się z tyłu. Na początku ćwicz z mniejszym odważnikiem, aby utrwalić wzorce ruchowe i synchronizację oddechu i napięcia. Gdy zbyt szybko pokusisz się o większy odważnik, stracisz na technice, która jest bardzo istotna. Bądź cierpliwy i trenuj sumiennie. Efekty są nieuniknione.